Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Fallout 3 DLC Mothership Zeta i może najpierw udajmy się do laboratorium kryogenicznego, bo najbliżej i coś tam mam już odkryte. Dokładnie tak, przejdźmy do laboratorium kryogenicznego. Niedługo mi się skończy amunicja do tego karabinu, zatem nie chcę was narażać, więc idę sam, ale poza tym mam już wylewelowaną postać naprawdę mocno. Więc okej, będziemy korzystać z tego, następnie z naszego plazmaganu. Zimno, wszędzie, głucho, wszędzie, co to będzie, co to będzie. Kolejny obcy rozpieprzony na części. Będzie. Oto co będzie i to mogę wam powiedzieć na pewno. Nim pójdziemy dalej, chciałbym sobie zbadać jeszcze dół tego pomieszczenia. To nie mają jakiegoś sprzętu czegoś. Dobra, weźmy pałkę od ciebie. Pałka za pałka, dwa kije. Weźmy rozpylacz, moduły, kalmar, epoksyd. Ogólnie bardzo mroźny klimat i mroźne pomieszczenie. Weźmy te kryształki, nie wiem do czego służą, więc będą na sprzedaż. Nie wiem co się z nich robi, co się z nich wyrabia, wytwarza i tak dalej. Biowod oczywiście bierzemy, bo to ma takie samo znaczenie jak steampack, taki ichni steampack. Ino, że nieco gorszy. Nie mówi się ino, ino tylko. To są chyba randomowi ci robotnicy, więc ich nie będę nękał. Biegnijcie, biegnijcie powiadomić swoich, że nadchodzę. I'm coming! Nie, dobra, nie będę do was strzelał. Tu jest przełącznik do aktywacji. Tutaj jakiś obcy mi się nawija pod karabin, więc umrze w związku z tym faktem. Ty też umrzesz, bo mi się nawinąłeś pod karabin. Ty też. Właśnie z powodu nawinięcia mi się pod karabin. Nie w robotnika strzelaj. Też nie, ja nie chcę w robotników strzelać. Chcę w ciebie strzelać. Łańcuch tak za ciałem, to ma wyszła się chować. Ostatnie 7 kulek w tym karabinie. Dobra, wystrzela. Ja jestem wystrzelany, więc. Infiltratora się pozbywamy, żeby nie obciążać naszego tego i bierzemy karabin plazmowy. Teraz będziemy mogli, jak to się mówi popularnie, napierdalać. Infiltratora się pozbyłem, bo waży aż 7 kilo. A amunicję z tej zwykłej broni to sobie zachowaj na pustkowie. Tak samo jak i w rozpylacze i inną broń. Na przykład ten dezintegrator mógłbym naprawić sobie. Tutaj pałki też. I te z tych rozpylaczy mógłbym zrobić jeden powodnik, ten mam już 6 rozpylaczy. I teraz moi drodzy, do czego?
Służy ten przycisk. Bandytów mi jakiś wyskoczyli. Jeps! W związku z czym... I zdziczały gul, czyli porwaliście gule i bandytów. Gratuluję wam. Niezbyt wartościowy nabytek, jak na moje. Palec, dawaj. Ci robotnicy dalej twierdzą, ajajaj, co się stało? No nic, zryj robactwo, zryj kalmary. I 5 bioweli. I idziemy dalej. Widzę, że posłaliście przeciwko mnie waszych Marinesów. Ja też mam broń plazmową, przyjacielu. I moja nawet jest lepsza od twojej, bo moja rozwala cię na hita. Cieszysz się z tego powodu? Widzę, jak się cieszycie, po prostu rozpływacie się z radości. 3 razy jeb, 3 trupy. Robactwo oczywiście zawsze spoko. Zawsze w cenie robactwo i kalmary. Smacznego. Bijcie się tam z nimi, życzę wam powodzenia. Może bym się jeszcze wyleczył. Mam już więcej punktów trafień po awansie na kolejny level. Kalmar, Toy, Biowel. Moduły zasilania i dezintegrator, oczywiście, zawsze spoko. Kapelusz niskiego komandosa, harmonika, co wy tu macie? 2 biowele. Chiński pistolet, czyli jakichś Chińczyków obrabowaliście. Granaty też sobie wezmę. O, pistolet 0,32 kalibra, hełm motocyklowy, brudna woda. Paliwo do metatrolia sobie wezmę. Co wy tu jeszcze macie? Jakieś rzeczy widzę. Pościągaliście, moi przyjaciele, z ziemi. A kogo tym razem odmroziło? Pytanie za 100 punktów. Nie wiem, ale tutaj chyba skądś do mnie na... A, wieżyczka, dobra. Spoko, ta wieżyczka już należy do przeszłości w tej chwili. Czyli tutaj nikogo nie ma w tych kapsułach. A tu jakieś, widzę, że gule świecące czy inne ochystwa, by się powskrzeszali se. Dobra, ja bym musiał ponaprawiać sobie te rozpylacze wasze. Ble, ludzkie mięso. Bo mi się jak pipunek zaczyna pomału zapełniać. Uzbrojenie, te dezintegratory bym naprawił na pewno, by mieć ich 6. Dalej, rozpylacze bym naprawił, by mieć ich 7. I pałki elektryczne bym naprawił, by mieć ich już aż 9. Czyli ogólnie, mówiąc, mam sporo broni obcych.
Ogólnie chyba nawet idę w złym kierunku, ale nie, tam chyba na końcu będę musiał otworzyć drzwi albo coś, cokolwiek. Tam drzwi były zamknięte, gdzie miałem się udać poprawnie, więc. Das ist better. Idę przed siebie po prostu. Widzę radosną ekipę w sąsiednim pomieszczeniu. Kogo mam odmrożę? A nie, chyba was zamrożę. Mogę być z siebie dumny, że rozwiązałem z wami problem. Nie uciekając się do używania mojej broni. Po prostu nagle na mój widok zamarzliście. Zrobiło wam się bardzo zimno. A mnie zrobiło się bardzo smutno, że wam się zrobiło tak bardzo zimno. Dwa nagrania, oczywiście sobie je odsłuchamy. Aj, nic nie słychać, bo mam głosy na to wciszone, trudno. Tego przełącznika się chyba nie da aktywować, bo nikogo nie ma w tych komorach, a my sobie odnaćmy to nagranie, żeby mi tutaj jakieś dźwięki nieskoordynowane nie wyłaziły i skład kryogenicy, to chyba tutaj mieliby się udać pierwotnie oryginalnie. Przeładujmy sobie spluwę, bo zapewne obcy zechcą się przywitać moją plazmą. Tylko nie jestem pewien, czy to będzie miłe powitanie, bo to może być bardzo niemiłe powitanie dla obu stron. Dzień dobry. Na przykład niemiłe w takim sensie właśnie. Aha, czyli tu jest chujnia z grzywnią pod tym przełącznikiem. Oho, dzień dobry. Ta broń to jest w większości one hit killer. To w miażdżącej większości. Napierdzielaj do mnie ze swojego rozpylacza, ja też mam niezłą plazmę. Porównywalną swoją. I co ty na to, stary? Jak to mówią? Blam. Dokładnie tak. Blam i po tobie. To takie głośne blam i po tobie. Widzę, że tutaj trzymacie ludzi z różnych epok. Czy będziecie zachwyceni, jeżeli ja zrobię tak? Widzę, że nie. No nic. To co za diabelstwo? Widzę, że trójka was z pałami mnie chce napastować. Tych pałek elektrycznych, których nawet nie zbieram. A to można tego jakoś aktywki, żeby dowiedzieć się, co wy tutaj trzymacie. A, permutantów trzymacie, dobra. Widzę i rozumiem. Albo i nie rozumiem, co na jedno wychodzi. Co się stanie, jak to nacisnę? Ehem.
Zjedzmy to. Użyjmy tego. Zjedzmy to. Dolepmy się tym. Jeps. Widzę, że strzelacie do mnie z dwóch kierunków na A. To smutne. Już tylko jeden z was jest zdolny do prowadzenia ognia, ale sprytnie by się skejtował, bracie mój, z osłoną. Weteran supermutantów, nieźle. Czyli prawdziwe mocne mutki uwolniłem. Mutki, z którymi może być problem z pokonaniem ich. Kurde, ale byście wy odporni. Kurczybyki, sukni, koty. Odporni byście jak chuj. W łeb do bici muszę dwa razy strzelić i może to cię nieco ostudzi. Nawet ognia z broni plazmowej sobie nic nie robisz. Jesteś skurczybykiem wytrzymałym jak... jak 100 diabłów. Dzień dobry. Chociaż raczej może powinienem był powiedzieć do widzenia. Sądząc po tym, co się stało właśnie. Po tym, jak ja was tutaj niszczę. Dobra, mamy jeszcze tutaj miejsce, to będziemy zużywać to miejsce na ich cenniejszą broń. Czyli głównie na moi drodzy, na... jakby to powiedzieć, dezintegratory właśnie i tego typu rzeczy. Nawet w ostatecznym rozrachunku, jakby nam zabrakło miejsca na nasze dezintegratory, to... i rozpylacze, to pozbędziemy się pałek, które tak namiętnie gromadziłem od początku gry. Mam już 8 rozpylaczy, tyle tych, więc naprawdę idę z liczbą broni obcych bardzo do przodu. Tutaj widzę, że kolejne supermutki weterany. Nie wiem, czy chcę się z nimi bić, bo 50 expów za taką stratę amunicji to moim zdaniem interes co najmniej wątpliwy. Po prostu no, tracę na nich masę amunicji i po co mi to? Zatem postępujmy do przodu, ciągle i wciąż. A tu jest zapewne zejście na dół do tych komór kryogenicznych. Dokładnie tak. Widzicie, to wszystko łączy się ładnie i pięknie w jedną spójną wewnętrznie drogę naprzód. I co tutaj mogę zrobić? Co jest tam, jak to wcisnę? Zepsułem! Dokładnie tak, zepsułem chyba. I teleport, który pomoże mi się stąd zabrać chyba. Zepsułem jeszcze raz i zepsułem dokumentnie. Teraz poczekajmy na wybuch. 3, 2, 1, jeps. Troll face. Co, cieszycie się, moi drodzy? Wam to tak rozpierdoliłem?
Mapa okolicy. Dobra, jesteśmy tutaj i możemy sobie stąd iść. Poładujmy sobie nasz karabin plazmowy i weźmy do rdzenia maszynę. Szanowni, widzę, że tutaj nowi jacyś robotnicy się kręcą. No nic, nie będę was zaczepiał, skoro wy nie zaczepiacie mnie i skoro widzę, najwyraźniej jesteście tchórzami, którzy się chowają. Fabryka robotów czy hangar? Myślę, że hangar. Najpierw zobaczmy sobie na ich małe latające spotki. We can't understand what you can pat yourself on the back when you've blown up. Muszę wyjść, jak sobie chcesz. A, przywieźcie zakładnika. Skurczy, byki, sprawie się radzą. To naprawmy. Tych pałek się pozbędę w pewnym momencie, jeżeli mi będą bardzo zawadzać w ekwipunku. Dobra. Jesteśmy wyleczeni, możemy iść. Ciągle naprzód. Zróbmy sobie remont ekwipunku po raz kolejny. I dotarliśmy, moi kochani, do hangaru. A wezmę w sumie, bo i tak nie wiadomo, jak długo to DLC potrwa. Czy ja mogę tutaj wam nacisnąć jakiś guzik, który wam to popsuje? Moje pytanie brzmi tak. Czy jest jakiś guzik, który wam wszystko zepsuje? Taki, powiedzmy, wielki, czerwony. Dobra, kolejne dwa rozpylacze lądują w moim ekwipunku. Kryształy obcych. Robactwo w formie warcia. I zdaje się, że mam się tędy udać. Nie, i to nawet nie zdaje się, tylko na pewno. I tutaj wszędzie są pola ochronne, a wskoczenie tutaj raczej równa się pewna śmierć. Bo wypadłbym na pewno strefę kosmiczną albo coś. Ja mogę wam wszedł tutaj w napęd? Nie działa. Szkoda. Wiem, psuja ze mnie straszna. Ale no nic, trudno. Kto do mnie napierdzielał i skąd? A, wy stąd. To znowu ten dziwny, schroniony polem ochronnym. Dobra. Zdjąłem mu pole ochronne, to teraz czas tym się zająć. Dwa razy głowę. A, i będą dwa pudła. Bo strzelałem w ten... Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Ale teraz za to nie będzie pudła. Remanent sprzętu. Dobra, remanent sprzętu zakończony pomyślnie. Czyli tutaj mogę sobie otworzyć drzwi. To jest zapewne dalsza droga, którą mam się udać. Ale ja niekoniecznie chcę się tam udawać, bo nie mogę chcę sprawdzić sobie boczne korytarze. Może najpierw się wyleczę, najpierw robactwo, teraz skinpaki i ok, jestem podleczony. I dzień dobry.
Ten obcy właśnie rozstał się ze swoim jakby mało cennym życiem. Kto tam jeszcze da? A, wieżyczka. Dobra. Co do mnie jeszcze znowu strzela? A, tu jest kolejna, dobra. Tutaj na razie jest pole ochronne, czyli tu nie mogę wejść. A po drugiej stronie tu jest jakieś wejście, nie wiem, widzę tam jakiś kolesi na tym, na postumencie. Tu nie ma żadnych krajów, więc zróbmy sobie szybciego save'a i idziemy tą drogą, którą nam sugeruje gra, bez zasadnego kombinowania. Czytaj tędy. Co tu jest? Tu nic nie ma, a po drugiej stronie też nic nie ma. Dobra, zatem plazmowy karabin w dłoń i aleluja i do przodu. Dokładnie tak, aleluja i do przodu. Czytaj, obcy został rozjebiony na atomy. Raz, dwa, trzy. Umiera ty. Zabawne, ale można ten statek rozwalić w ten sposób? Nie, ale ci muszą niezłego pawia puszczać, jak ja tak robię. Dobra, to poróbmy tak w tę chwilę, że tak złośliwie. Dobra, jak był paw stulecia? Dobra, to macie jeszcze pocisk plazmowy na kadłub, żebyście nie czuli zapewnie, broń Boże. Wiem, troll ze mnie straszny i niesamowity. Dobra, save olik i idziemy naprzód. Przeładujmy sobie na karabin plazmowy. Rdzeń w maszynowni. Czyli tu się mam udać. Albo i nie tu. Mam się udać tam, a nie tu. Tutaj bym się wrócił. Bałwan ze mnie jest straszny, ale tylko jak się tam dostać? Ja zrobiłem kółko, a nie wlazłem nigdzie. Bo to tam było, tylko jestem ślepy. Zapewne tak, zapewne to tam było, leżało na widoku. Mówiło, patrz, użyj mnie. A nie, Krzysiu za głupi na to, Krzysiu nie zauważył, no bo po co? Założyliśmy, to tam jest. Ups, czym bym wywołał alarm? Ja chcę tam wejść, gro! Czemu ja tam nie mogę wejść? Czy to muszę rozwalić, żeby tam móc tam wejść?
Jak na razie to rozwalam obcych za pomocą tego i to idzie mi całkiem sprawnie. Całkiem sprawnie mi idzie używanie tego do rozwalania obcych, tego sprzętu. Dobra, czyli mi się tu naroiło obcych. A ja całkiem niezły dałem im odpór za pomocą tej maszynerii. Dobra, chemia. A tamte drzwi są dalej zamknięte. Kolejnego chyba bym zabił w ten sposób. Kolejnych dwóch leci do mnie i długo będę musiał tutaj rozwalać, bo dużo ich było z tego co widziałem. Ty masz jakieś pole siłowe jeszcze nałożone na sobie. Jak widzę. Wy też. Jeśli tak, to ja będę was rozwalał w nieskończoność, no i tyle. Mi się z tym paki nie skończy, dopóki nie padnę pod stosem waszych trupów. Koniecznie do mnie strzelają. A, z tej strony, dobra. Pierwsza zasada walki, rozpoznaj skąd do ciebie strzelają. Widzę, że wypuściliście w obsługę tego. No cóż, obsługa tego najwyraźniej wie, że zginie. Od ziemskiej broni plazmowej. Cóż za upokorzenie. Moja broń plazmowa jest lepsza od waszej broni plazmowej. To jest, co powinno być dla was takim upokorzeniem, że o mój Boże. Po tym takim powinniście się pod ziemię zapaść i nie wychylać. Dobra, rozwalmy może to gówno. Zanim zleci się ich więcej, tylko pozbieramy sobie kryształki. Bo później będzie to rzecz jasna na handel. Weźmy dezintegrator, naprawmy bronię. Bo z tego można stworzyć kolejny dezintegrator, a z tych rozpylaczy można sklecić, jak się zna, kolejny piękny rozpylacz. Z tych też. Mam już 11 rozpylaczy i ileś tam chyba 9 tych, dobra. I zaraz zrobię wam boom. Raz. Dwa. I trzy. Za chwilkę powinieneś eksplodować w pięknym wybuchu. Dokładnie. Raz, dwa i trzy. Pięknie. Ale tam niezłą rzeź uczyniłem im za pomocą tych.
Jeszcze im jednego zabiłem, czy dwóch. Teraz was bym sprzęt pozbierał, pałka. Ty masz rozpylacz, ty miałeś też rozpylacz. Dobra, rozpylacze są lekkie, będą mogli wynosić całą masę. Zresztą wyjdę z tego DLC tak obładowany sprzętem, że o mój Boże. Moduły zasilania, rozpylacz, moduły zasilania, wielki kryształ, oczywiście spoko. Zawsze będzie przygarny, teraz odpalił sobie teleport, gdzie się z nim wyteleportował, by było tu elegancko opuścić to miejsce i teleport odpala się. Się nie odpala, dobra. A zresztą i tak do wyjścia niedaleko, więc. Tutaj tylko pałka zwykła. Widzę, że roboty się na mnie zdecydowały rzucić. Umrą wszystkie. Ty też. Czyżby kolejny kosmita szykował się na spotkanie ze śmiercią? Ja mam lepszą plazmę od twojej! Dokładnie tak, nie wiedziałeś o tym? Działo robota mogę wyjąć, ale to ma wagę 18. Jak wygląda ta broń? Działo robota? Chcę to zobaczyć. Zajebiste, ale szybko się psuje. Ja chcę to mieć. Ale na razie wróćmy się do mojego starego, kochanego karabinu plazmowego. Dobra. Albo to działo robota jest za ciężkie. One jest fajne, ale ciężkie. Ale mogą być dobre na bossa. Sam nie wiem, co z nim zrobić. Pałek się pozbywamy. Pistoletu plazmowego w sumie też. Rozpylacze się naprawiamy. I znowu jestem z wagą, ok, pomimo że mam działo robota. Moim zdaniem bardziej się opłaca działo robota, które może być wydatne powiedzmy na jakiegoś bossa, niż noszenie całej sterty pałek. Całkowicie bez sensu. Dobra, wylećmy się z impakami. I idziemy dalej. Moi drodzy, idziemy odpalić kolejny ten. Dobra, rodzenie maszynowni. Zadania mamy już. Teraz do fabryki robotów się udamy. Dobra, zrobię sobie w takim razie save. Dokładnie. A ty masz jakąś siostrę? Widać, mówiłaś o swojej siostrze, ale ja nie bardzo pamiętałem. Dobra, zapiszmy sobie grę w tym miejscu i. Myślę, że dwa generatory rozwalone w jednym odcinku to a w nadto, więc zakończyłem w tym momencie odcinek. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.